Witam Was serdecznie. Dzisiaj postanowiłem nagrać krótki materiał, no bo ostatnio jak widzieliście o kamerze Caddx Tarsier wynosił prawie godzinę. No teraz postanowiłem nagrać znacznie krótszy, takie małe podsumowanie tej kamery Caddx Tarsier. Tutaj jak widzieliście już poprzedni materiał, który Wam zamieściłem, to było nagranie testowe kamery, już zamontowanej kamery w jednym z moich modeli do freestylu, akurat GePRC Mark II. Obecnie no, większość dni mamy akurat pochmurnych i co przyuważyłem, ta kamera nie wykorzystuje swoich pełni możliwości. Jak widzieliście w poprzednim materiale, do którego Was odsyłam z freestylu, tutaj macie u góry, Wam się pojawia teraz właśnie odnośnik do tego filmu. Jak widzieliście, musiałem ten materiał pokolorować. Po pokolorowaniu materiału wyszedł no całkiem, wydaje mi się, że niezły efekt. Chociaż no można by było to zrobić troszeczkę lepiej. Ja jednak kolorowałem na tak zwane szybko, na pewno są osoby, które to ładniej by pokolorowały. No YouTube jeszcze oczywiście dołożył swoich wszelkich starań, by popsuć materiał. Kompresja jednak nastąpiła. To jak tą kamerę w ogóle na pokład ramy Mark II od GePRC upchałem. Jest to, jak już wiecie, oglądając mój kanał, jeżeli nie, no to zapraszam do zapoznania się z zawartością mojego kanału i filmów. Akurat do freestyle wykorzystuję model BNF, który no już ciężko mi obecnie nazwać modelem BNF, bo tutaj zmian bardzo dużo nastąpiło względem modelu kupionego ze sklepu. Miałem, powiem Wam, że bardzo duży problem, jak zamontować w ogóle tą kamerę Caddx Tarsier na pokład tego drona. Producent tak wszystko poobmierzał w tej ramie, że oryginalnie naprawdę było bardzo ciężko to upchać, nie dałoby rady. Teraz Wam zamieszczam zdjęcie, jak ten model wygląda zaraz od producenta. No jak widzicie, jest całkiem ciasno. Producent wypuścił model z kontrolerem lotu, który praktycznie zawiera wszystko w sobie. No i tak tu wszystko zostało wyliczone, że jakieś dodatkowe modyfikacje, no ciężko cokolwiek tu pomyśleć. No tym bardziej z taką kamerą w przypadku Caddx Tarsier, która zamiast jednej dodatkowej płyty, jak to było w przypadku konkurentów typu Runcam Split czy Half-Keye czy innych podobnych, no tutaj mamy dwie płyty, no jednak wymagane jest dużo więcej miejsca, 11 mm dokładnie, no i plus jeszcze jakiś adapter, no to wynosi znacznie więcej. No i tu miałem ogromny problem, jak sobie z tym poradziłem. No jak widzicie, ramiona opuściłem w dół ramy, one wcześniej były znacznie wyżej, to mi już dało 4 mm dodatkowe przestrzeni między pokładem górnym a dolnym. No i co jeszcze tutaj zrobiłem, no to zamiast tego oryginalnego radiatora aluminiowego zrobiłem własnoręczną taką, powywiercałem, wyszlifowałem płytę, która właśnie służy zamiast tego radiatora. Ona naraz zawiera, jak widzicie, otwory montażowe 30,5 mm na 30,5 mm i 20 mm na 20. No i to ta płyta zastępuje jednocześnie radiator, służy jako radiator i jako adapter przejściówka. Tak, no jak widzicie, tu jeszcze nie jest to dokładnie poskręcane, bo model wymaga niewielkiej naprawy, no ale to o tym to już w innym filmie. Tak to mniej więcej wygląda, model jest rozebrany, nie zawiera tego pokładu górnego. Pokład górny tutaj mam. No akurat w ten sposób udało mi się całą tą kanapkę zmieścić, robiąc samemu tą płytę. No inaczej nie byłbym w stanie. Zakupiłem troszkę części, oczywiście nie było tak, że od razu ta kamera mi się zmieściła. Jak widzicie, tutaj użyłem jeszcze kolejnego adaptera, bo ta kamera jest w standardzie kamery mikro, natomiast rama GePRC Mark II mieści w sobie kamery standardowego rozmiaru, co było potrzebne. No już tutaj wam pokazuję, musiałem wcześniej dokonać troszeczkę zakupów, jednak nie wszystkie się na teraz przydały do tej kamery. Rozważałem wiele opcji i tutaj właśnie jest zawartość jednej z przesyłek, jakie do mnie niedawno dotarły. Co my tu mamy? No mamy tutaj druk 3D, z którego nie skorzystałem, no bo jednak to jest dodatkowa grubość. Mogę wam tutaj zmierzyć, ile on wynosi. Oczywiście do tego druku 3D daję wam linka pod spodem. To jest druk dedykowany do kamery Caddx Tarsier. I on ma grubość 2 mm. Dedykowane mocowanie z TPU. Druk 3D. To jest adapter, że moglibyśmy właśnie w otworach montażowych 30,5 na 30,5 mm zamontować tą kamerę. O, tak widzicie, ten druk, tak to wygląda. No i tutaj na środku by była miejscowiona ta kamera. No ale u mnie, jak widzicie, to się nie sprawdziło. Miejsca miałem tak wyliczonego, że jest wszystko tak zwane na styk. Co jeszcze się okazało z tej kamery? No, przetwornica, która jest w tym kontrolerze lotu GePRC Pan F4 Tower, nie dawała wystarczającego natężenia, nie potrafiła oddać tyle prądu, ile ta kamera Caddx Tarsier pobiera. We wcześniejszym filmie mówiłem, ta przetwornica 5V zasila tutaj całą logikę koptera. No i jednak się okazało, że ta kamera Caddx Tarsier pobiera tyle prądu, że ta przetwornica nie daje rady. To jest dla niej za dużo. Czym się objawiało? Na początku myślałem, że to jest wina kart, jakiej posiadam. Korzystam z karty pamięci SanDisk Ultra HC, to jest klasy 10. No i myślałem na początku, że to jest wina karty, że nagrania 4K wychodzą mi strasznie poklatkowane, że nie ma płynności w nagraniu, tak samo nagrania w jakości 2,7K. Jednak okazało się, że karta jest winna tylko pośrednio. Wina była w przetwornicy, nie dostarczała wystarczającej ilości prądu do tej kamery, no i zapis nie był na tyle płynny, żeby to w ogóle wam pokazać wcześniej. Tak to wygląda tutaj. Żeby zasilić tą kamerę, musiałem wykorzystać przetwornicę osobną, to jest przetwornica 5V z wbudowanym własnym filtrem. Link także do niej zamieszczam wam pod spodem filmu. Tą przetwornicą z filtrem wpiąłem się tutaj bezpośrednio do głównej sekcji zasilania. No jedyny minus takiego wpięcia się jest taki, że kontroler lotu, w zasadzie ten czujnik poboru natężenia, prądu, nie wlicza w ogóle prądu zużytego przez kamerę. No ale to powiem wam, że na tyle przelotów, ile wykonałem z tą kamerą, różnica w końcowym wyniku wynosi plus minus 100 mA, czy nawet mniej, całej baterii. No, tak to wygląda. Co mogę wam jeszcze powiedzieć, jak ten adapter, bo tutaj pewnie się będziecie zastanawiać w przypadku innych kamer, jak tutaj zastosować, żeby kamera mikro zmieściła się, była możliwa do zamontowania w ramach, gdzie tylko jest i wyłącznie możliwy montaż kamer standardowego rozmiaru. Możliwości praktycznie mamy kilka. Ja zakupiłem takie oto mocowanie z druku 3D, jednak tego w ogóle nie używałem. To mocowanie mocujemy na słupki tutaj z przodu. No to byśmy pominęli wtedy tą klatkę, która jest oryginalnie dostarczona do tej ramy, jednak ja z tego rozwiązania zrezygnowałem ze względu na to, że ten kabel nie jest taki długi, nie wystarczyłby mi. Natomiast co ja zastosowałem, linki do wszelkich tutaj części, które wam tutaj pokazuję, będziecie mieć pod spodem filmu, jeżeli jesteście ciekawi, ile to kosztuje, jak to wygląda. Wszystko będzie oczywiście ze sklepu Banggood, tam jednak robię najwięcej zakupów. Tak to wygląda, to jest ten adapter, który użyłem, jednak to jeszcze nie zupełnie, to jest gotowy adapter, no bo żeby to współpracował z kamerą Caddx Tarsier, będziemy musieli tutaj uciąć jedną część, wykroić. Ja użyłem do tego celu takich cążków zwykłych do cięcia kabli, czy też opasek do kabli. No i po prostu wyciąłem tą górną część. A dlaczego? No już pokazuję Wam, że ze względu na to, że u góry jest ta taśma i po prostu byśmy nie mogli zamontować tego adapteru. Na szczęście te adaptery ze sobą mają dodatkowo śrubki, także o śrubki nie musimy się martwić. Co mogę jeszcze powiedzieć o tej kamerze Caddx Tarsier? Nagrania względem oryginalnej kamery, jaką posiadałem w tym modelu, to była kamera Runcam Swift 2 z matrycą CCD. No powiem Wam, że różnica jest ogromna. Oczywiście na plus tej kamery Caddx Tarsier, jak bardzo dużo osób pisało, zresztą testy nawet w internecie innych recenzentów pokazują, że tu jest identyczna matryca zastosowana co w kamerze Caddx Ratel, czyli bardzo, bardzo dobra matryca CMOS. A co względem tej jakości HD? No powiem Wam tak, nagrania jakości HD są bardzo, bardzo dobrej jakości, zarówno w pochmurny dzień, jak i w słoneczny. W słoneczny dzień te nagrania wychodzą naprawdę świetne, w pochmurny, no, jeżeli chcemy wstawić dobry materiał, żeby to ładnie wyglądało, no to powinniśmy ten materiał raczej pokolorować, no bo oryginalnie to ten materiał jest taki, jakbym to nazwał, wyprany troszeczkę. Jednak po edycji kolorów ta kamera, no, nagrywa bardzo fajny obraz. Wydaje mi się, że w porównaniu z moją kamerą sportową SJCAM 5000 Elite wypada znacznie lepiej od Elite. Elite jednak chyba tutaj przegrywa. Zresztą będę jeszcze robił testy porównania dokładniejsze. Co z jakością 4K? No, jakość 4K postaram Wam się wrzucić na kanał niedługo. Jednak jakość 4K według mnie, to co testowałem, no to bardziej to już są tak zwane nagrania kinowe, czy też tak zwane kinematic, czyli wolniejsze przeloty, bardziej ujęcia jakieś wolniejsze, na pewno nie takie szybkie przeloty, szybkie jakieś akrobacje, no bo jednak tutaj wydaje mi się, że ilość detali podczas szybkiego latania w 4K ginie, no ale to jeszcze wymaga testów. No, jakość 4K jedynie byłem w stanie przetestować z 3 razy, także nie mogę zupełnie powiedzieć o niej dokładnie, że to na pewno 4K to tylko do wolnego latania, ale takie są moje spostrzeżenia. Natomiast do znacznie szybszych przelotów świetna jest jakość Full HD, natomiast jakość 2,7K czy 2K no jest rejestrowana w proporcjach 4:3 w przypadku do jakości 2K i w przypadku jakości 2,7K też 4:3, tylko że rozciągnięte są te nagrania do formatu 16:9. No i niestety powiem Wam, że jednak wolałbym nagrywać w jakości Full HD niż 2,7K w tym przypadku. Mam nadzieję, że producent wypuści jakieś oprogramowanie, które nie będzie rozciągało jakości 2,7K z 4:3 do 16:9 tego oryginalnego, no bo jakość nagrań wychodzi, jakby to powiedzieć, dziwna. No jest rozciągnięte, widać, że wszystko jest nienaturalne. No lepiej, że producent dał nam możliwość wyboru. No tak to widzicie się przedstawia. Według mnie ta kamera jest bardzo warta uwagi. Jeżeli się zastanawiacie, no powiem Wam, że jedyny minus tutaj jaki jest, no i co tu nie ma jednak ukrywać, to jest to, że ta kamera jednak jest znacznie wyższa, jest dodatkowo jedna płyta więcej. Potrzebujemy więc znacznie więcej miejsca. No ale być może, że producent w kolejnej wersji wypuści na jednej płycie. Jednak za cenę to, co oferuje ta kamera, jest naprawdę warta uwagi, warta swojej ceny i w freestyle'owym lataniu jak na razie się sprawdza u mnie fajnie. Sprzęt jest o wiele lżejszy niż w przypadku montowania dodatkowej kamery sportowej. Nie muszę tutaj montować jakichś bardziej agresywnych śmigieł, także wszystko na plus. No ale jeszcze tutaj będę musiał tą kamerę dalej testować, no bo to takie praktycznie kilka nagrań i tyle, tym bardziej, że mamy teraz same pochmurne dni. No te nagrania jeszcze są bez filtra ND8, ten filtr zamówiłem, jest do mnie w drodze, także w miarę możliwości postaram się Wam zamieszczać materiały też z tym filtrem ND8, no ale to już jednak bardziej w słoneczne dni. No i cóż, no co mogę tutaj powiedzieć, jeszcze miałem ostatnio przygodę, na co muszę Was uczulić. Pamiętajcie, że jeżeli nie możecie zamontować oryginalnie dostarczonej tej zawleczki na kartę pamięci, to starajcie się jednak zabezpieczyć w jakikolwiek sposób ten slot. Wrzucę Wam teraz kawałek materiału z ostatniego mojego przelotu. No i zobaczcie, co się stało. Tak, no zadziało się dużo, no i ta karta pamięci w rezultacie mi wypadła całkowicie z modelu. Nie była niczym tutaj zabezpieczona, a ta oryginalna zawleczka, zabezpieczenie, no nie jestem w stanie tego włożyć, bo to już grubość tego stanowczo przekracza ilość dostępnego miejsca w tej ramie. No, co mogę Wam powiedzieć, byłem zdziwiony, bo dużo osób pisało, że nagranie nie zachowa się, kiedy odetniemy bezpośrednio zasilanie z koptera podczas nagrywania materiału. W moim przypadku zadziało się tak, że podczas nagrywania, kiedy ta karta wyleciała, tuż po uderzeniu w ten słup, jak widzieliście, od razu ta karta wyleciała, ucięte zostało tylko kilka sekund z nagrania, a tak to całe raczej nagranie się zachowało, plik nie jest uszkodzony, normalnie na komputerze można to odczytać. Także no, jeżeli zapomnicie się podczas nagrywania i wypniecie zasilanie, no to jest bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo, że to nagranie będziecie mieli, tylko po prostu będzie brakowało w nim kilka ostatnich sekund z nagrania. No cóż, to na razie tyle, co chciałem Wam przekazać, co przyuważyłem podczas robienia testów tej kamery. No, da się, widzicie, zamontować w dosyć ciasnych ramach tą kamerę, tylko trzeba kombinować, troszeczkę własnej inwencji jednak wytworzyć, bo druki 3D nie zawsze pozwalają na zamontowanie tej kamery, jednak lepiej, żebyśmy mieli znacznie więcej miejsca w tej ramie niż mniej. No to tyle w tym materiale, jak widzicie miał być krótszy, a wyszedł też całkiem gigant. No tak, i zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Przecież tyle się nagadał, sobie pomyślicie, a nawet nie podał uwagi, ile to wyniosło już z tym montowaniem, mocowaniem własnoręcznie robionym i z tym adapterem. Tak, zresztą mogę nawet Wam teraz pokazać dokładniej, jak to wygląda z tym adapterem przyciętym. No dobrze, bierzmy wagę, nie przeciągajmy tego materiału. Ok, zaczynajmy od razu. Włączę wagę. Ok, jest 0. No i waga wynosi 29 gramów. Jak wcześniej widzieliście, kamera z tym oryginalnym radiatorem, lecz bez tego mocowania, adaptera pozwalającego zamontować tą kamerę w standardowym mocowaniu kamer FPV, no ważyła 20 gramów, także 9 gramów jest cięższa całość. No tak to wygląda. Jeszcze zważmy, ile ten sam radiator waży. No i tak, precyzja wagi się tutaj zamknęła. Jednak już wcześniej pozwoliłem sobie ten radiator zważyć i ten radiator waży 3 gramy. No cóż, dzięki za obejrzenie, widzimy się w kolejnym materiale. Będę jeszcze testował tą kamerę, ustawienia, no i cóż, tego kłada też muszę złożyć znowu, no bo jak widzicie oberwała antena od eferski, musiałem tutaj ją naprawiać. No i tyle tutaj z frontu. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, widzimy się już niedługo. Zaglądajcie także na blog, postaram się tam także umieszczać aktualne tematy z Betaflighta, jak i swoich przygód. No cóż, ode mnie to tyle. Dzięki za obejrzenie. Cześć!